Nie, palców nie dajemy, nie to pewnie. Przy mnie takim. Zobaczcie, jakie zębiska. Zobaczcie, on się różni od tamtego, bo ma rude futerko. I rudy jest od spodu, i rudy jest od góry. I jaki śliczny. Prawda? I tak ćwierka ładnie, o. Dzień dobry, jestem Borowiec. Prawdopodobnie samiczka dorosła, karmiłam w tym roku być może. Zobaczcie, on ma takie wąziutkie skrzydełka jak tamten borowiaczek, bo to jest bliski jego krewny. Koziołek ma grzybkowatego kształtu, zobaczcie. Ja też nie wiem. To chodźcie tutaj. Ale głośno. Grzybek malutki. Ćwierka. Teraz zobaczymy, co to jest. Czy ona ćwierka, czy on ćwierka? Ona. Ona. I teraz patrzymy, czy ma sutki. Ona dwa młode zwykle ma. Miała, tu widać jeden. A drugi? Mogła mieć tylko jednego młodego. No ale karmiła. Na pewno dorosła samica, która karmiła. I się wścieka. Czy jaka wredno? Uwaga, bo gryzie. Wiem. Przynajmniej próbuję. Dobra, 22:50. Nyctalus noctula. Samica adultus karmiła. I teraz mamy jej zmierzyć przedramię. O Jezu, wredne. To jest, ja tego tak nie lubię. To jest ładne. Ładne. Taka myszka. Myszka. Taka ruda. Ruda mysza. Dziabnęła. Jakie futerko ma delikatne. 55 i 1. Nie wolno do... Nie wolno w ogóle gdzie. Zaraz, poczekaj. A tu ktoś guano puścił? To ona może. Przepraszam, o, guano wyszło. Czyli gówno. No dobra, co chce po łasecku tu? Ale fajne. Ciąg. Dobra. Teraz co mamy zrobić? Mamy ją jeszcze zważyć, ale może jeszcze byśmy zobaczyli, ile rozpiętości skrzydeł może mieć? 15. No tutaj ma 20 mniej więcej. To tak do 40 cm ma rozpiętości skrzydeł. No i ona powinna być chyba największa z wszystkich, których do tej pory ważyliśmy. 35 gram, 40. Nie, to za dużo. 30 może mieć, tak. Ale to chyba maks. Może mieć nawet trochę mniej, bo to... Ja tak nie mam w ręku, to tak trudno ocenić. O, gryzie w folii. To jest gryzoń. Ale wrzeszcze, Boże. To jeszcze w detektorze słyszymy. No, uciekaj. Dobra. No, jaki... Ale teraz widać, jakie to duże. Ale tam duże. 3 deko to duże. Dobra. Uwaga. I to ma 36... Nie, zaraz. 37,5 brutto. Czyli 34... I pół netto. Wielki. Może to olbrzymi. Uwaga, wypuszczam. Tylko chcę go obejrzeć, jak wylatuje ten diabeł zielony. Ajajaj, gryź. Uwaga na włosy. Poczekajcie, bo spadła. Nie, bo ona jest zestresowana. Uwaga, teraz tak robimy. Ja się boję. Uwaga.